Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz. No to jest kolejny najmądry odcinek symulatora maszyna. Tak dawno było, drodzy Państwo, ale właśnie powróciłem. Jeszcze tylko prawdę ostatnie elementy. Tak, aby wszystko było prawidłowo. Dobra, jest w porządku. Dzisiaj będzie leciała normalna muzyka na transmisji. Taki test, że przy nagrywaniu nie ma muzyki, a na transmisji leci. Taka mała nowość, żeby było ciekawie. Więc sprawdzimy sobie poziomy głośności. No, na razie będzie w porządku. Ściszymy tylko tutaj. O. ST45 jest napisane w tytule. A mnie dawno nie może tyle, że nie było, bo odcinki były, tylko no nie. Fizycznie nie było, bo w pracy byłem. O. Jesteśmy. Taka dzisiaj lokomotywa. ST45-02 i 03. EU07 już widzę, że się uruchamia. Nadzieję, że tej ścinek nie będzie. Dźwięki widzę z maszyny. Tutaj ładnie się łapią, ale też muszę je przyciszyć. A to jest na pewno dobrze ustawione. Tak. Jest w porządku. Ach, to jest człowiek po powrocie, wraca i już nie pamięta, co tu robił, nie? Żeby było dobrze. Ale chyba jest w porządku. Dobra, załączę baterię. Wtedy będziemy wiedzieli na pewno. Dobra, baterie załączone. Panisz Driver? Nie wiem, znam człowieka, co się nazywa Polish Truck Driver, ale Car Driver? To nie znam. Znacie go pana? Kanał radiowy numer 3 widzę. Próby radia tutaj nie zrobimy. Nie wiem, czy ta muzyka nie jest trochę za głośna. Możecie napisać na czacie. Znaczy, albo próba szczelności, albo jeden. Tu się robi nastawę hamulca, fajnie. Start silników. Działa. A, taka gra. A. Dobrze, jeszcze trochę ściszymy maszynkę na nagraniu, żeby nie było za głośno. Dobra, będzie w porządku. A na transmisji jest w porządku? Ja też widzę, że jest głośno. Też ściszymy, żeby mnie czasem nie przegłuszało. Dobra, hamulec postojowy można zwolnić. Jeszcze lekkie przycinki, ale to przez tego YouTube'a w tle. Jeżeli się to na niższym źle nie odbije. Luzujemy skład. Dobra. Rejnik. Sprężarka? Czemu nie mogę tego załączyć? ET22 jako towarowy, a to też ciekawie, nie powiem. DB1. Ale nie to chyba. Tak, będzie w porządku. Tak, jest w porządku. Tutaj też jest. Dwie lokomotywy pracują. I teraz tak, jak to miało być? Z tym składem.
lokomotywą nie Aniszew po przestawieniu sobie ręcznie rozjazdów podjeżdżamy pod tarczę TM31, a następnie przejeżdżamy przez grupę postojową i zatrzymujemy się pod tarczą TM7, która jest zwrócona plecami do nas. No jak to już zrobimy? Rozjazd 1. Rozjazd ten. I ten. To powinno być ten 31. Zgadza się? Tak. Próbujemy ruszyć. Jedzie, drodzy Państwo, jedzie. Czemu ja byłem znowuż na PC1 teraz? 64. A było mi. Nawet nie wiem, szczerze powiem, gdzie to jest. Nie byłem nigdy w tamtych okolicach. Chociaż nie powiem, że dużo jeżdżę, ale ja to dużo jeżdżę za granicą, a nie w Polsce, więc... O czym tu mówić, nie? Ja mogę się wypowiedzieć bardziej o miejscowościach, czy we Włoszech, czy w Austrii, czy gdzieś tam w Hiszpanii, niż u nas, nie? Dobra, hamujemy. Radio stop. Nie no, już tak ktoś namyśla, że mi nie idzie dzisiaj. Chociaż no mówię, no w maszynę to dawno, dawno nie gra. Dobra. Jest to nowy. Nowa wersja maszyny. Za 10 sekund wyjazd. Ja się tam piosenki w kolejce. No na razie może być. EP09. Derza. To niedobrze. Skład pasażerski w towarowy. No. Ciekawe, co gorzej wyjdzie. Czy towarowy, czy pasażerski. Która lokomotywa gorsza. W gorszym stanie. I co, i taka szybka wymiana lokomotyw na szlaku, czy już nowa? Za szybko, za szybko. A tak trochę... Jestem 24. Serwer w maszynie, a to idzie zmienić serwer. Na początku sieci trakcyjnej, a to jeszcze nie tutaj. To jeszcze jedziemy. Jest tor pusty, więc do 40 na godzinę, pusty i prosty. Byśmy potrzebowali zezwolenia od dyżurnego, ale no... Nie otrzymamy go, bo nie mamy się, jak mogę zapytać. W Simrailu można ten, można zmienić serwery. Fajna gra ten Simrail w sumie. Mi się wydaje, czy jest mniej klatek po tej aktualizacji.
Dobra, wjeżdżamy w pole rozjazdów. Tu będzie się zaczynała sieć transmisyjna, już widzę. A u ludzi dzisiaj to nie dobrze. No, wystarczy. No dobrze. Odczepiamy się i wykonujemy próbę hamulca. Przechodzimy do drugiej lokomotywy. W tą stronę. Dobra. Jak to tu wygląda? A no tak. Radio jest wyłączone, bo to... Pyk. Będzie się dobrze świecić? Dobrze. A tutaj? Też dobrze. Okej. Dostawa towarowa. Okej. A właśnie, nie. A właśnie, właśnie, właśnie. Nie wiem, czy teraz ruszam, bo to... Po tych zmianach lokomotyw w tej maszynie to czasem ciężko. Chyba, że... Nie, no bo... Postojowy ma zbłuszczony. Motywa powinna być odhamowana. Nie jedzie, nie? Czasem coś się dzieje. Muszę iść tutaj. Jakoś to się robiło. Wyłączenie kabiny, nie? Ale to nie w tym kurczę składzie, nie? To nie szło włączyć kabiny. A tak dajmy? I tak, może to pomoże? A teraz? Pięknie jedziemy. Jedziemy. Nie, nie widać. No. A dzisiaj ciepło, ciepło. Dzisiaj ciepło na dworzu. Ojejku. To już tutaj my wjeżdżamy. A go się nie spodziewałem. Dobrze, niech będzie. Witam. Już teraz mnie widać. Ja sobie okno musiałem uchylić. Znaczy u mnie świeciło słońce, rozpadało. Tak, różna pogoda. Ale wiem, że ma padać, bo w środę do roboty to akurat będzie padać, nie? Ja tam się nie martwię, bo mnie pewnie dziś wygnają do Hiszpanii, czy do Francji, co? Nawet do Włoch to też w miarę ciepło będzie, nie? Naciśnij. Tej spalinowej, no właśnie, coś to dociskanie nie działa. Połączenia te składy? Właśnie, bo normalnie tak się robi i się zaciąga hamulec, nie?
Dobra, połączone. Okej. Wyłączamy światełko, następnik. Czemu ja to nic nie mogę zmienić? Co to się wydarzyło znowu? Już widzę. Cieszę się, że jest lepiej. Tak. Okej. To jest teraz dobre, nie? A to jest normalnie normalny spad. Ja tu nic nie zmieniaję, nie? Jeszcze najpierw się musimy trochę cofnąć, nie? Trzeba wyluzować skład. Znowuż? Pan to ma dobrze, panie Simonie. Cześć, ja to nie bym chciał, chodź. Co ja zrobię transmisję raz na, nie wiem, 4? Nie no, teraz to chyba z 5 czy 6 tygodni transmisji nie było. A to dlatego, bo wróciłem, bo czy jeszcze na święta miałem wrócić? Nie wróciłem na te święta z tej roboty. No wiadomo, no kończę, trzeba było rodzinę obskoczyć po świętach i tak dalej, no i jakoś wyszło, nie? Cofniemy czy nie cofniemy? Co trzeba w ogóle? Próbę hamulca, Shift 1 i po otrzymaniu MS2 idziemy. Pociąg do Wilisia. Dobra. Witam serdecznie, panie Michu, w roku UAV6. Ale nie historyczny użytkownik na transmisji. Jeśli panie Michu jest. Bo tak, odnosząc się do pytania, kiedy biorę z BIP-ą, może kiedyś będzie. Dzisiaj na przykład jest normalna muzyka, a na zapisie z transmisji wrzucanego w formie odcinków nie będzie tej muzyki, to będzie sam dźwięk z maszyny. Taka ciekawostka. Więc no. Się odhamował ten skład, czy jeszcze nie? Zgadza się, nie było długo transmisji na żywo, tak. Ale odcinki. A no to nie jest mój skład, to jest mój skład. Dawno nie było transmisji na żywo, to się zgadza. Ale za to były odcinki na bieżąco, co dwa dni. I do tej pory będzie się to tak utrzymywać, to nie jest tak. A ja mam zapas, jeszcze nie są poplanowane, ale będą. Kto lubi serię z Contraband Police, będzie zadowolony, bo w końcu doszliśmy do finału. Oczywiście będzie to na przemian, trochę maszyny, trochę Contraband Police. No maszyny będą tylko te odcinki z dzisiejszej transmisji, no bo... Już pojutrze mnie nie ma. A jutro wiadomo, trzeba się do roboty uszykować. Dobra. Próba hamulca uznajemy, że jest w porządku. Zrobimy hamowanie kontrolne. Potem... poproszę. Tarczę. Zadziałało, zadziałało. Dobra. Radio właśnie, radio, radio. I potem na R6 widzę, że mamy się przełączyć, tak? W Janiszewie. Moście. I
Tylko w soboty i w niedzielę? No ja akurat w mojej pracy pracuję w systemie 3 na 1, ale no teraz miałem 2 tygodnie wolnego, ale 3 tygodnie w pracy, 1 w chacie. I tak to mniej więcej działa. Bo ja pracuję na samochodach dostawczych. Na trasach międzynarodowych, więc no. Trochę coś innego, ta kamera trochę wysoko. O, teraz chyba jest trochę lepiej. A co to człowiek zarobi w sobotę i w niedzielę, żeby się utrzymać? No, nie da się. Ile? 12 na godzinę? 13? Aha, 20 zł. Chociaż coś zależy dla kogo. No. Za 20 zł człowiek rachunków nie opłaci. Nawet jakbym miał pracować soboty i niedzielę przez cały miesiąc, sobie nie starczyło na same rachunki. No tak, no, w rodzinie to się nie bierze pieniędzy na za dużo. Ja na przykład, ja osobiście, jak tam dziadkom czy komuś pomagałem, to ja tam pieniędzy nie brałem. Czemu? Bym miał, no, rodzina. No, każdy sobie pomagał i tyle. Jak chcieli dać, to dali, ale wiadomo, do emerytury też niskie, nie? Czy na człowiek jedzie pociąg przy pociągu, to aż klatki klękły. I to będzie lekkie opóźnienie w wyjeździe, bo to o 9.02 mieliśmy z Janiszewa towarowego, nie? Tutaj niestety nie zrobię hamowania kontrolnego jeszcze, bo nie mam miejsca na to, nie? A hamowanie kontrolne należy wykonać w najbliższym możliwym miejscu do tego. Ile my w ogóle mamy na haku? 1622 tony. No, trochę składu jest. Tempomat? No tak, zapomniałem, że tu się nie łączy tempomatu w tym składzie. Tego do tej pory nie naprawili. Pamiętamy, jest to skład towarowy, więc trzeba robić tak, żeby nie rozerwać składu i sprzęgów. Więc no. A ja jutro wolny. Ale do szkoły ja wolny. Ja od środy do roboty na 8 kończę. Rodzinę mam dojazdu. Na 7 muszę wyjechać. Pewnie o 6 trzeba wstać. A to 3 tygodnie kończę, człowiek do domu nie wróci, albo i nawet trochę dłużej. Teraz tak. Czy gra wygrywa, że stoję pod semaforem? Tak. To zrobimy coś. Chyba, że trochę czas przyspieszymy, ale widzicie, ile to jest latek? Przy przyspieszeniu czasu? Prawie zero. Dobra, starczy tego przyspieszania. Bo ja już tutaj nic nie miałem klikać. Czemu mnie wylogowało z konta z YouTube'a? Do słuchania muzyki? Nie wiem.
A może stoi? Może gdzieś tam stoi po prawej? Ja na pewno nim nie jadę, jeśli o to chodzi. A jest i wyjazd, muzyczkę zmieniłem. Proszę mnie na ciągowy skład. Malutku, minimalna moc, nie? Żeby napiąć sprzęgi. A ten pomad na pewno by szło jakoś włączyć. Przełączenie stanu tempomatu. Właśnie, nie ma żadnego klawisza. No to cóż, nic nie zrobiłem, bo bym musiał maszynę zrestartować, jakbym podał teraz klawisz. Dobra, 40. I tam jak wyjedziemy za rozjazdów na tej 40. A wykonamy hamowanie kontrolne. Oświetlenie przyrządów. 22 koniec trasy. Cieszę jeszcze trochę muzykę na, to znaczy maszynę na nagraniu.